To wielościan gwiaździsty ikosaeder. Ta bryła ma 60 ścian. Zrobiłam ją z małych elementów origami, które połączyłam na zakładkę. Wyszło coś takiego. Właściwie ikosaedr ma tylko 20 ścian, ale ja na każdej zrobiłam ostrosłup. Dlatego ścian jest 60. Jedna bryła składa się z wielu ostrosłupów. Każdy ma wierzchołek. To wygląda jak gwiazda. Widać 5 wierzchołków. Dlatego wielościan gwiaździsty. Żeby zrobić dobry wielościan gwiaździsty, trzeba starannie składać papier i być bardzo cierpliwym.